Dzień dobry. Powiem wam dzisiaj, co trzeba robić i czego trzeba się wystrzegać, jeżeli przyjmiecie na Światowe Dni Młodzieży pielgrzymów z Chin. Młodzi Chińczycy, którzy przyjadą do nas, do naszego kraju, mają zwyczaju dawać i otrzymywać w prezencie owoce. Także jeżeli podejmiecie ich koszem owoców, bardzo się ucieszą. Trzeba tylko uważać, żeby w tym koszu nie znalazły się ani śliwka, ani gruszka, ponieważ słowo li, które oznacza te dwa owoce, oznacza również słowo odejdź. Czyli to dla Chińczyka gruszka i śliwka to jest taka nasza czarna polewka. W ogóle Chińczycy są bardzo przywiązani do znaczeń symboli. Bardzo pechową dla nich liczbą jest czwórka, ponieważ słowo sy, właśnie czwórka, oznacza również śmierć. Dlatego jeżeli na przykład w wieżowcach chińskich nie ma czwartego piętra, często jest piętro trzecie i trzecia. Jeżeli mieszkacie pod czwórką, możecie też na ten czas, i będziecie przyjmować Chińczyków, możecie na ten czas zasłonić numer waszego mieszkania, żeby się nie przestraszyli. Kulinarnie Chińczycy nie sprawią wam większych problemów. Dla nich daniem jest ryż lub makaron. To wszystko, co się z nimi podaje, mięso, warzywa, sos, to jest dodatek. Także na przykład ryż z ziemniakami da radę. Pomruk w odpowiedzi na dzień dobry, do widzenia, czy zamiast dziękuję, nie jest wyrazem gburowatości, tylko uprzejmą odpowiedzią, ponieważ właśnie w ten sposób Chińczycy dziękują, witają się i żegnają. Również w ich języku nie występuje słowo tak, także coś takiego jak jest również aprobatą. Na koniec wizyty możecie się też wymienić prezentami. Należy unikać zegarów. Zegar oznacza koniec życia. Natomiast kubek to jest taki przedmiot, którym wymieniają się prawdziwi przyjaciele, ponieważ ten przedmiot oznacza na całe życie.